Dzień dobry, witamy serdecznie w imieniu wydawnictwa Fox Games, wydawnictwa z grami planszowymi. Przedstawiam wam Adriannę Schneider. A ja przedstawiam Wojtka Rzadka. I zapraszam was na unboxing naszej najnowszej gry Boo, która już ląduje na naszym rynku. Tak więc, Ada, co to za gra? Boo jest to gra przeznaczona dla od 2 do 6 graczy powyżej 7 roku życia i rozgrywka trwa około 30 minut. Autorem gry jest Christophe Gontier. A ilustrację wykonał Tony Hoshu. Mm-hmm. O czym jest gra? O czym jest gra? Dobra, słuchajcie, gra jest o takich młodocianych duchach z zamku na czarnej skale w Szkocji, którzy biorą udział w zawodach straszenia jak największej ilości gości właśnie w zamku na czarnej skale. No i oczywiście duch, który wystraszy największą ilość gości, zdobywa tytuł taki bardzo szanowny, mistrza straszenia. I o tym jest właśnie gra. No to, celem za chwilę, a na razie pudełeczko i otwieram pudełeczko. Tak. Wojtek? Tak. Dobra, dam radę. Dasz radę. Pazurki są, więc. Wojtek! Ratunku. Dobra. Dzięki. Tak wygląda pudełeczko. Otwieramy. Biorę. I co mamy w środku? Jako pierwszą mamy instrukcję, 8 stron. Nieduża, poręczna, malutka, fajna. Bardzo kolorowa, z masą ilością przykładów. Co mi zabierasz? Nie wiem, właśnie już tak chciałam tutaj na swój stosik rzucić. Następnie mamy formatkę, w której mamy 6 żetonów ścian w różnych kolorach, 15 żetonów gości oraz 4 żetony specjalne. Z jednej strony mamy zapadnie, a z drugiej strony zmianę kolorów. Okej. Okay. A się rozsypało, no. Poza tym, no. Następnie już w wyprasce mamy 9 takich kafelków zamku, które będziemy sobie układać, oraz 8 elementów wyznaczających granice zamku. Będą na zewnątrz tych przednich kafelków. Tutaj ten, woreczki, dalej na bogato 2. Tak, drewniany. Dobrze, a celem gry? I wyprawsko, tak. Celem gry jest znalezienie drogi między duszkiem a gościem poprzez przemieszczanie się po planszy, tak, aby przechodzić tylko i wyłącznie przez ściany w jednym kolorze. Mhm. I wygrywa gracz, który uzyska najwięcej punktów. Z żetonów. Z żetonów, ze ścian, albo z gości i tak dalej. Tak. Okej. Okay. Rozłożyliśmy w takim razie, jak widzicie, zamek. Mamy tutaj ramki zamku złożone po prostu sobie tak według odpowiednich zasad. Następnie włożyliśmy tutaj 9 kafelków zamku, tak żeby numerek był od strony białej wieży. Kładziemy sobie też te wszystkie to. Nic. Tak? Kładziemy sobie tutaj żetony ścian, następnie bierzemy sobie ducha na środek. Tak. Tak? Mhm. Cztery żetony specjalne kładziemy tak, że mamy 2 zapadnie. Tak mniej więcej wiecie, gdzie chcecie. Bazowe rozłożenie jest takie, a więc mamy tutaj zapadnie, które są takimi teleportami, czyli jak tu wejdziemy, możemy się przenieść teraz tutaj, a żeton specjalny powoduje, że możemy zmienić kolor. Idąc na początku jednym kolorem, potem możemy, wchodząc na to miejsce, dalej iść innym kolorem. Tak, iść innym. Dokładnie. Tak na szybko, żeby nie było zbyt dużo gadania. I teraz co? Co dalej? Zaczynamy grę. Tu pierwsze, układamy sobie żetony gości od 1 do 15. 15 są dole, 1 na górze. I odsłaniamy go sobie. I wybieramy sobie cyfrę, jedną z 4, która będzie cyfrą naszej rozgrywki. I zawsze przy odwracaniu żetonu gości będziemy ją wybierać i kierować się jej wyznacznikami. Mhm. I wybieramy sobie na przykład 3. I mamy tutaj niebieski herb i czerwony obraz. Niebieski herb, czerwony obraz i na przecięciu tych kładziemy sobie gościa. I teraz na 3, 4 szukamy drogi, która połączy nam właśnie, jak wcześniej wspomniałam, duszka z gościem. Oczywiście według tej zasady, że musimy się przemieszczać tylko po jednym kolorze. Tak. No to 3, 4. Start.
Buu! No, i gracz, który mówi buu, musi od razu pokazać drogę bez żadnego, bezbłędnie, bez żadnego wahania się. A więc Arianna? Więc idziemy sobie, wybieram drogę żółtą. Bierz blokę już od razu. Sobie tak, 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 tak. Super. Dokładnie tak. I gość w tym momencie... wystraszony. Tak, gość wystraszony. Duszka kładziemy w tym miejscu, żeton jest mój. I teraz kolejny. I otrzymujesz również ściankę, tak, prawda? I otrzymuję żółtą ścianę, to znaczy, że już przy następnej turze nie mogę użyć żółtej drogi. Mhm. Jak będziemy mieli więcej tych kafeków, to tych ścian też nie będziemy mogli używać. W tym momencie ja sobie biorę kolejnego, zbieram go sobie, wybieram... Wybieram i kładę gościa i znów lecimy odtąd dotąd. Stop. Nic, nie pomnie. Bu! Znaczy się, no. Właśnie, bu, a nie stop. Hop, hop, hop. Hop. I jest. I jest gość mój, zbieram sobie zieloną ścianę. Tak. No i gramy, i, tak i gramy, gramy, i gramy. Do jakiego momentu? Do momentu, aż wygramy. Czyli po pierwsze, albo zdobędziemy 5 żetonów gości, albo zdobędziemy 5 żetonów ścian, to w tym momencie od razu ten gracz wygrywa. Jeżeli tak się nie wydarzy, to gramy do końca, do skończenia się żetonów gości i potem liczymy jeden punkt za każdego gościa i za każdą ścianę, którą mamy u siebie. Gracz, który ma najwięcej punktów, wygrywa grę. Proste. Proste. Bardzo proste. Dobrze, no i chyba to w zasadzie tyle jest, tak? Tak, tylko konkurs. Konkurs, dokładnie. Konkurs. Ada, jaki konkurs? Dobrze. Wybraliśmy konkurs następujący. Proszę nam powiedzieć w komentarzach. Tak. Wybieramy wersję z potworem. Bądź tak. Tak. Musicie nam powiedzieć, jaki duch chcieliby, albo w ogóle potwór, jakikolwiek zmyślony potwór, chcielibyście, żeby was wystraszył i dlaczego? Tak. Najlepsze odpowiedzi, najlepsza odpowiedź, jedna? Jedna najlepsza odpowiedź otrzyma, osoba otrzyma od nas właśnie pudełeczko Bu. Dokładnie. Tak. I to w zasadzie tyle. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Tak, chcielibyśmy podziękować sklepowi Joker za to, że tutaj nagrywamy. Chcielibyśmy was prosić oczywiście o lajki, komentarze, subskrypcje, łapkowanie w górę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wam się oczywiście podobało, piszcie. Jak się wam coś nie podobało, też piszcie. No i to tyle. To tyle. Tak, dziękuję wam serdecznie i cóż, do następnego filmiku. Dzięki wielkie, na razie, cześć. Cześć. Hej.